Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Kingdom to Crowns. No i na czym my to skończyliśmy? Skończyliśmy na pewno na zbieraniu pieniążków, na rozbudowywaniu piątej wyspy. Dobra, widzę, że ty nie masz, naładuj się. Bo teraz tak, co musimy zrobić, to przygotować się do ataku. Teraz jest tak, ta noc, gdzie będzie spokojnie. Ja tutaj nie stawiałam murów, żeby oni sobie biegli, ale będą strzelać. Czyli tak, to możemy rozbudować. Trzeba was rozbudować. Tu trzeba was rozbudować. Wiem, nie wiem, co daje to ulepszenie tych rycerzy, ale domyślam się, że jest mega potrzebne. I teraz tak, jeżeli mamy noc, to możemy skorzystać z tego i przesunąć się tutaj. Tylko teraz. Ja zniszczyłam tutaj jeden portal. I na lewo mamy już kolejne. I dobra, już pamiętam. I to był kolejny, i tam dalej była plaża. Znaczy teraz. Tak, dobrze pamiętam. Że tych portali wcale nie było tak dużo. Chyba jeszcze właśnie dwa zostały i to będzie na tyle. Mam nadzieję. Co tak pusto? Czyżbym miała piekarnię i się rzucają? A gdzie są moi młotkowi? No, balisty na razie właśnie nie buduję, bo tutaj też podpowiadaliście, że. No niestety, tak jak się domyślałam, młotkowi mogą zostać ukradnięci. Ej, a gdzie są ci z młotkami wszyscy? Halo, co tu się dzieje? Przecież. O nie. Macie. Dawaj kasę. A właśnie. O nie, ja tutaj murów jeszcze nie przesunęłam. Nie, ja je chyba walnęłam, żeby się przesuwały. Ale czemu nie miałam młotkowych? Czy oni wszyscy tu? Nie, no to jeden buduje. Co tu się podziało w ogóle? Kochani, bo wy nie macie za dużo czasu, żeby tutaj się rozbudowywać. Czy ty będziesz mi potrzebny? I kim ty byłeś? Tutaj też mogę niszczyć już, no ale. No nie chcę tych młotkowych teraz tak wykorzystywać na maksa na wszystkie strony, bo mam wrażenie, że może ich być za mało, żeby tak się porozdzielać. Ale tutaj mam przede wszystkim balistę. Katapulta też będzie potrzebna. Idźcie sobie polować tam bardziej na prawo. Ło, jaka ekipa. Ładna ekipa. Teraz tak, potrzebni mi na pewno będą farmerzy. Na razie chlebku więcej nie biorę, bo mam za dużo. Gdzie są farmerzy? Może wezmę jeszcze trochę tych. Może te wieże powinnam zmienić. Chociaż nie, na tej wyspie to teraz naprawdę. Każda wieża jest pomocna, chociaż mogłabym ich zamienić na rycerzy. To by też było spoko. Tu są farmerzy. Jak najszybciej farmerzy. No właśnie, dajcie mi tutaj. O, tu leci jakiś po bułkę. Dobra, proszę mi tutaj podawać te pieniążki. Dobra. Tu mamy balistę, więc czuję się nawet w miarę bezpiecznie, przynajmniej przed tymi normalnymi atakami. No to też się przyda. Zdecydowanie. O, rozumiem, że wy nie macie kasy, bo tu wszystkie pieniążki pożerają rycerze, którzy są nienakarmieni. O, dzięki. Teraz chciałabym jeszcze sprawdzić, jak tam. No, wy też, jak wy tutaj sobie radzicie, dobra. A, wy pewnie
Drzewa rozwalaliście. I tu jest czwarty poziom wieży, a tu jest trzeci na razie. Dobra. O, i wy macie pieniążki. Okej. Dobra, jest git. Zobaczymy, ilu dobiegnie. Chociaż myślę, że niewielu, bo to są... Masz. Biegnij do domu. W ogóle ktoś biegnie tutaj do nas? Piesek szczekał z lewej, ale... Już sobie nie szczeka. No to co, oni nie wyszli? Bo to jest trzeci dzień, no to ja wiem, że ich mogło wyjść niewielu, ale... To nie wiem. No dobra. To w takim razie tutaj lecimy dalej. Z czwartym poziomem wieży. Chociaż nie, to jest trzeci zabudowany i później czwarty dopiero. Kurde, to jeszcze jedna rozbudowa. Czy ja się tu powinnam przesunąć? No nie za bardzo. Jeszcze nie za bardzo. Jeszcze na razie zostawimy te trzy wieże. Ta jedna balista. Burczaczki, co ja mam tu z wami zrobić? No nic, myślę, że farmerów więcej. Chyba wszyscy mają miecze. No tam po prawej jeszcze są te, nie? Farmy, więc niech oni sobie tam po prawej jeszcze zaczną robić. Kasę nam rozmnożyć. Tu macie jeszcze łuczek jeden. O, bułeczki się skończyły. Dobra, nie szkodzi. Oto jakiś bezdomny sobie jest, ale nawet złotówki nie mam dla niego. Nie mam dla ciebie złotówki. Biedny. W sumie to ci bezdomni to już tak pokończyli. A nie, tu jest jeszcze jakiś jeden sobie stoi. Młotkowi widzę, dobra, są. Okej, zaczyna to już wyglądać lepiej. Od czego ty byłeś? Czy ty byłeś właśnie dodatkowego? Mylą mi się te domki. Jakbym go zobaczyła, to by mi się przypomniało. Ale w sumie możecie zrobić tak, tu. I tu jest wieża i tu jest mur kolejny. To wygląda lepiej. I tu jest mur. To można było balistę nawet zrobić. Tylko, że oni nie będą mieli za bardzo gdzie polować. Ale mam dużo farmerów, to już teraz nie zwracam uwagi chyba na polowanko. Dobra, już wracać. Tu jakbym wyczyściła. Co tutaj jest za tym mostem? To już będzie kolejny... Aha, tutaj mamy piękne drzewo. Dobra, ja potrzebuję w takim razie ile klejnotów? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, lecimy po cztery klejnoty. To mi zrobi dzień. Dobra, piesek tam nie szczekaj, damy radę. Normalny atak, damy radę. Klejnoty to tam ze skrzynki. Uuu, dziękujemy. Proszę. O właśnie, tutaj jeszcze macie w prawo miejsce na farmę. Ale bym jeszcze kilku łuczników zrobiła. Za czterech. Jeszcze może trochę młotkowych, no bo będę robiła balisty. Dobra, jeszcze ze dwóch farmerów i wystarczy im tego dobrego. Gdzie jest mój statek? Ale tego pana nie ma. Ja nie mam klejnotów? Przepraszam. A nie, dobra, on się chowa. Jeden.
Raz, dwa, trzy, cztery. Oj, 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 oj. Wykupimy ich, bo tu się sypią pieniążki. Te klejnoty mi tak zablokowały brzydko. Dobrze, panowie, panowie, panowie. Myślę, że damy wam... za cztery łuki jeszcze. Za dwie bułki, a tak, żeby sobie o. Nie, nie, masz pieniążko zamiast bułki. Dobra. Nie wiem, czy nie, jeszcze się nie będę chyba tu przenosiła. Może na razie zniszczcie tu. W sumie to też możecie polecieć, jak już lecimy. A my sobie weźmiemy tutaj tam, tam, tam. Oj, co my tu mamy? Pięknego. Jaki on jest mały w ogóle, taki w porównaniu tego gryfa, nie? To tak naprawdę daleka droga. Oj, to jest portal. Zjedz sobie. Zobaczcie, co my robimy. Ale on nie ma jakiejś supermocy. Poza tym, że kasztani pieniędzmi. Nie biega super szybko, no ale kasztani kasą. Chociaż tej kasy to my mamy dużo. Ale chyba biega podobnie jak gryf. Chyba mogę przyznać, że biega podobnie, jeżeli chodzi o prędkość do gryfa. Czy ktoś jeszcze potrzebuje jakichś pieniędzy? Nikt? Wszystko? Dobra. Oddawać złotów. Jednak jeszcze któryś. O! Co tu się dzieje? A co wy, przyszliście? Czekaj, ja mam tam wieżę z przodu? A nie, tu nie mam żadnej wieży już. Dobra, przenieśmy się tu kawałek w takim razie. I tu zbudujmy wieżę jakąś. Dziękuję. Zawsze to trzy do przodu. Trochę się przesuńmy. Później tutaj zbuduję mur, a to będzie balista. No muszę tak się przesuwać powoli, bo wiecie, jak znowu nas dopadną, ja już w ogóle nie będę chyba pomagała w atakach, tylko będę uciekała. Bo już nie będzie chciało mi się znowu przez te wszystkie wyspy wracać. To by był koszmar. Ileż to można? Zrobimy tak. Nie no, kolego, złaś, to trzeba poulepszać. Gdzie to tak? A no normalnie, bo jakiś ładuje mu się jakiś coś super, jakieś... Kasztani to on chyba sam z siebie, ale może szybciej biega? Jaka tu jest ekipa? Kurczę, to się wydaje, że mamy tyle ludzi, ale jednak te ataki są tak srogie. No, to będą mieli kawałek w razie czego, żeby się wycofać. I kolejną, i tam balista będzie ich też chronić. Przed tymi dużymi w razie się przebiją.
No, przede wszystkim chyba balisty. Bo łuczników jako łuczników do strzelania sobie mamy. Katapulta na te małe też jest okej, tylko na duże. Na duże to balista. Na te wielkoludy. Także tu będzie balista i tam dalej jest. Oni chyba nie będą schodzić, nie? Z tych balist. Mam nadzieję, że będą tam siedzieć. Nie skończą. Uuu, a mi pieniędzy zabrakło. Halo, co to się wydarzyło? To jest jakiś super, super speed teraz? A wy z tą balistą tak nie jedziecie? Znaczy, katapultą. Ta balista jest dosyć daleko, nie wiem, czy ona będzie miała zasięg, ale jak się przebiją, to będzie takim naszą obronną balistą. Dam tych bułeczek tutaj, bo no wolę, żeby ci ludzie mi się kręcili w razie czego, niż miałoby ich nie być. No właśnie. To myślę, że jednak przerobię na rycerza, tylko kurde, który to był rycerz? Piórko to była balista, a rycerz to był nie, to był właśnie ten, co teraz można go zabrać. Chyba mam za dużo. Wezmę jeden miecz w razie czego. Albo nawet dwa sobie miecze powieszę. Weźmiemy jeszcze, nie wiem, z jednego farmera. No trzeba te kasy inwestować. Bo zobaczcie, tutaj mamy jeszcze od farmerów zbiory pewnie. Tu mamy piórko, tu mamy dziadka. Mam wrażenie... To za dużo tych pieniędzy. Czy to był tamten? Czy dziadek dawał? Kurde, teraz nie pamiętam. Piórko na pewno... Ta animacja i w ogóle te dźwięki. No świetnie to jest zrobione. A ten szedł z balisty. O kurde. Bo pewnie nie ma zasięgu. No ale mam nadzieję, że wskoczy w razie jakiegoś ataku. No dobra. No to nie tak to miało być. To możecie się już powoli, już możecie się z powrotem tutaj przenosić. Znaczy przesuwać się dalej. Gdzie jest ten domek? Chodź na to, ten róg. Ty nie, mi się wydaje... Ty nie byłeś od... Rycerza, ty byłeś chyba, że się wołało na jedną stronę wszystkich. Jestem prawie tego pewna. Że coś takiego było i że on chyba właśnie tym rogiem pozwalał wołać wszystkich na jedną stronę. Więc chyba jednak dziadek jest od rycerza. Czekaj, bo to już chyba z tej trzeciej części można zrobić balistę. Dobra, to zrobimy tak. Dobra. A dwóch na raz nie wezmę. No trudno. To najpierw wezmę dziadka i powiem mu... Ten tam leci pod kasę. Gdzie jest ten dziadek? Czy się rozeszli wszyscy? Tu jesteś, dziadek. Chono tu. Nie follow, bo ty mi zawsze pokazujesz złą wieżę. Na przykład tą bym chciała. No właśnie. No masz tej kasy jeszcze trochę, no. Co ci będę żałować?
Oszczędności nigdy za wiele. Biegnę budować, bo ja muszę się upewnić, że to jest rycerz. To w sumie po drugiej stronie też możemy sobie takiego walnąć. O. I tu sobie walniemy. Do tego weźmiemy jeszcze kolesia z piórkiem. Dajcie trochę kasy. Ale nie aż tyle. O, tak akurat. Dobra. A to jeszcze będę potrzebowała, jak zbudują, żeby zawołać rycerza. O. Niech sobie któryś z was tam weźmie mieczyk. Tu jest balista. A druga będzie... Ja to w ogóle nie rozbudowałam za bardzo murów. O właśnie. Druga będzie tutaj. Tak jest. A tu ulepszamy. A tutaj walniemy zwykłą wieżę. A gryf, ty nie idziesz do stajni? Ja nie mam stajni. Chyba nie mam stajni. Co to w ogóle za grzyby tyle? To chyba od tego drzewa, nie? Tu są mury i tu są kolejne mury. Patrzcie, co to jest w ogóle. Mury, mury. Tu jest jeszcze wieża. To też będzie można w ogóle tutaj zrobić tak. Tak i tak. I tutaj te wieże zbudować. Myślę, że kosztem panów z młotkami, bo oni nie zdążą dobiec za mur. Chociaż może. Wcale nie jest tak daleko. Właśnie te wieże by się przydało zbudować dosyć szybko. Skasztanił się na łuczników. No ileż to można budować, panowie, no. Ja wam jeszcze tu muszę mury kazać ulepszyć. Jest piękna balista. Mam nadzieję, że ci łucznicy, jak mają zakryty te na maksymalnym poziomie zakryty daszek, to i tak dalej fajnie strzelają do tych latających, nie? Miejmy nadzieję. Tu sobie budujcie ładnie. Jak wam tu idzie? Okej. Okay. I ostatni najmocniejszy poziom. Dobra. A tam ci co, a tam ci w ogóle popiłby ktoś do przodu zbudł te, ściąć te drzewa? O, chyba wracają nawet. Poszło lepiej niż się spodziewałam. W sumie to dalej budujcie. Może zdążycie, dopiero słońce zachodzi. A ja ty zobacz, jak to wygląda tutaj, po tej stronie. No właśnie, tu jakieś pieniążki, dobra. Miejsce pod wieżę gotowe i tutaj chyba już była tak, i tutaj już był portal. No dobra, zawsze trochę ostrzelają, nie? Jak tutaj zbuduję wieżę. Tak też radziliście, tak też zawsze powinno się robić, żeby zanim oni dobiegną, no to trochę ich tam po drodze uszczkniemy, nie? Zjedzmy sobie trochę trawy. Zdążycie wy to? No chyba nie zdążycie. Panowie, w długo! Nie, nie, nie. Lepiej przydałoby się, żebyście uciekli, ale no... Zdążycie? Teraz z katapulty. O, balista już leci.
Na ostatni gwizdek. No ta katapulta jest też taka, że ona się tak odbija i często przelatuje, przeskakuje przez te potworki. To jest dosyć śmieszne. Dobra, dawać tutaj jeszcze jeden poziom. Może tutaj też sobie zawołam, bo potworki wolnie biegną poza lasem. A my biegamy szybciej poza lasem, także usuwanie tych drzew jest zawsze na plus. No chyba, że mamy jelenia, no to wtedy inna sprawa, bo on biega szybciej w lesie, a wolniej poza. Ale tak poza tym to wszystkie mąty biegają wolniej w lesie. Tak mi się wydaje, bo w sumie ja tak aż dokładnie nie testowałam. No ale weźmy przykład na przykład jednorożca, patrzcie, on trochę wolniej w lesie, o wychodzi i już jest szybciej. Oni ten pierwszy poziom szybko zbudują, więc ja od razu tutaj stanę, żeby kazać im robić kolejne, no właśnie. I tak całości nie zdążą w jeden dzień. Zatem brakuje mi funduszy już na... Zjedz sobie, zjedz, bo tak biegam tobą. O. I tu bym chciała poza tym, wiecie, dalej... Naprawdę zabrakło mi jednego pieniążka. O, dziękuję. No to trzeba iść do farmerów. Tutaj był gdzieś portal. Chyba ten portal zbuduję. O właśnie, tutaj jest. Tutaj nie? Tak. Tylko czy ja w nim... I tak będę potrzebowała kasy, żeby wybudować wtedy drugi. Nie, no jest kawałek. Dobra, jest kawałek do przebiegnięcia, więc ten portal, nawet jakbyśmy mieli sobie postawić... gdzieś tutaj... to będzie ok. Okej, już więcej mi nie potrzebna kasa. No, można ten portal tak sobie tutaj zbudować. Te mury w ogóle, tak się zastanawiam, czy tam sobie nie walnąć. Wiecie, każdy mur to jest przystanek dla naszych, w razie się przebiją. Na to patrzę też pod tym względem właśnie, że to jest dla nich kolejna ochrona. A czemu to jest tam? Aha, bo tutaj sobie pikinierów postawili, no pięknie. Niezbyt dobry wybór. Myślę, że gdzieś tutaj bym chciała. Może nie jest jakoś mega daleko, ale wystarczająco, żeby nie trzeba było biegać co chwilę. Dobra. Dobra. Jest okej. No szkoda tej balisty, że ona tak aż tak daleko nie dostrzeli. Nie, no nie przesadzajmy. No daleko by miała. Aż za daleko. Tutaj mamy balistę, także jest okej. Już po ataku jest. Mam nadzieję, że nikt nie doszedł z racji na nasz piękne tutaj stanowiska łucznicze. Zawsze jeden łucznik na wieżę do przodu będzie. Chociaż za taką kwotę to jest wow, ale nie możemy żałować sobie. Tutaj taki biedny jeden. No i dobra, no i tak trzeba się niestety... trzeba się bronić. I teraz, wiecie co jest najlepsze, że tutaj tak, ta prawa strona już według mnie wygląda nawet okej. W razie jakiegoś srogiego ataku to naprawdę mamy, myślę, dobrą obronę, bo mamy balistę, mamy dwie wieże po drodze,
I oczywiście tamtą jak zbuduję do końca. Także myślę, że ta strona jest okej. Okay. Ale jak zniszczymy portal, to nie wiadomo, z której strony przyjdzie ten srogi atak. Bo jak przyjdzie z lewej, no to tam na razie nie jestem zbytnio ochroniona. Tam mam kilka wież po drodze, ale muszę tam jeszcze sobie jeszcze raz zerknąć, jak to wygląda, bo mam wrażenie, że tamta lewa strona... Ona chyba nie ma balist, ma, chociaż może ma balistę lewa strona, zaraz będę musiała tam pobiec i się zająć. Chociaż może lewą stroną się zajmiemy właśnie na następnym odcinku. Tak to sobie podzielimy. Żeby to miało jakoś ręce i nogi. No tutaj bym walnęła jeszcze jeden poziom. Ale wy tak do południa zrobicie jeden. No myślę, że zdążycie. Jakoś wolno pracują budowniczowie, nie wiem, o co mi chodzi. W ogóle mam wrażenie, że... Nie, no tutaj mam wszystko wzięte. Mam wzięty ten do ulepszania budowniczych, czyli do murów, tak? Tylko mountów nie pobrałam. Dawać jeszcze jeden. No i dobra. W takim razie lewą stroną zajmiemy się w następnym odcinku. W tym się już pożegnamy. Mam nadzieję, że się podobało. I do następnego. Bye!